Witamy, chłopaki grają, a właściwie teraz chłopaki pokazują, jak grają razem z Atorem. Siemka. Więc na przykładzie czołgu Is Atora i mojego T3-2 wyższego tieru pokazujemy, że nie trzeba się bać, że od razu wyższy tier, to nic nie zrobimy, ale można sobie wszystko spokojnie poprzewijać, tylko trzeba wiedzieć jak. A więc ucz mnie, Makaju, jak przebijać wyższe tiery. No to najpierw, żeby udowodnić, że to nie takie łatwe, strzel we mnie se, tak jakbyś strzelił. Strzelam sobie w ciebie. No, jak widać, się odbiłeś. Tak, mój lektor twierdzi, że tym cię nie pokonamy. Co zrobić, by cię pokonać jednak? Ale na przykład ja sobie też tak napomknę, że ułatwiłem sprawę żeby odbić swój pocisk, skontowałem kadłub. Jakbym stał prosto, to jest większa szansa, że mnie przebijesz. Zobacz, czy dasz radę. Sprawdzam. Strzelam w kucyka. Pozdro, Aro. O, on też się odbiłeś. Ale w bądź razie skontowany. Pan też zwiększa szansę na rykoszet, bo siłą matematyki po prostu jest grubszy w ten sposób. W każdym razie, no. Znaczy siłą matematyki jest grubszy, a zwiększa szansę na rykoszet, bo tak się rozkładają siły, że jest większa szansa, że się odbije. Natomiast ucz mnie, Makaju, dalej. No więc tak, to wiadomo, że w ten sposób nie przebijesz. Więc najprościej, na przykład na przykładzie tego czołgu i niemieckich czołgów, na kadłubie jest karabin maszynowy, widzisz? Widzę, jest po lewej stronie, u ciebie po prawej stronie od kucyka. Tak, jeżeli w niego strzelisz, to praktycznie zawsze przebijasz. Musisz trafić. O. Przy okazji mi zabiłeś radiooperatora na przykład. Czyli jak straciłeś radiooperatora, to koledzy nie wiedzą, gdzie ty jesteś, a ty nie wiesz, gdzie są twoi koledzy. No nie aż tak. Mniejszy zasięg radia po prostu. Czyli no No jednak. i O, nie działają perki radiooperatora. Dobra, dobra, nie o to chodzi. nie będę się mączył. Gdzie jeszcze są weak spoty takie generalne? No, jeszcze to właściwie każdy czołg wizjer na górze wieży. To taka budka. Łazik. Próbuję strafić, ale może mi się nie udać, bo mam niecelne działo. To Tak, zademonstrujmy i podjedźmy, że przebijesz. Bo to wiadomo. oczywiście tak. Najcelniejsze czołgi nie są. Tak, no, Ruscy nie słynęli z celności swoich czołgów, tylko z ilości. Uwaga, próbuję trafić. O, i przebiłeś. Teraz jeszcze, żeby pokazać, że przodu wieży, tak samo mi nie przebijesz, tylko musisz walić w X-poty. Przód wieży, w ogóle wieża w amerykańskich czołgach generalnie No, jest wieża w hajs. amerykańskich czołgach omijajcie. Strzelajcie w co innego, bo na pewno się odbijecie tak naprawdę. Kolejna ważna informacja. Strzelanie w gąsienicę i strzelanie w armaty jest za 0% damage'u. Spróbuję teraz trafić Makaja w armatę. To było jarzmo. Czekaj, jakoś tak może Trafiło ciebie obrócę. jarzmo, dobra. Próbuję w lufę cię trafiać, czy przy W twojej lufę. szyi? Lufę. Musi Próbuję. trafić w lufę, żeby działo. Weszło ze zero. No, nie trafiasz. No, nie trafiam w lufę, podjadę bliżej. W każdym razie konkluzja jest taka: jeśli trafię go w armatę, nawet skutecznie, nie straci w ogóle damage'a, tylko że uszkodzę mu armatę. Przydatne na początku, później raczej Znaczy, nie. lepiej omijać i zadawać obrażenia niż strzelać po armacie, tak naprawdę. Tak, Ale za dobra. to z tymi gąsienicami nie jest do końca prawda, że zawsze jak trafisz gąsienicę i zerwiesz, to nie tracisz życia. To nie o to chodziło. W każdym bądź razie można od boku strzelić w gąsienicę w ten sposób, że zada się obrażenia i zerwie gąsienicę. Pokażę Próbuję na to tobie. zrobić w tej chwili. Nie, bo mnie zabijesz. Na tobie pokażę. Dobrze, pokaż na mnie. O, wyszło. Się Uszkodziłeś mi ruszasz. gąsienicę i straciłem też sporo. Uszkodziłeś mi gąsienicę i straciłem też sporo. O, teraz wyszło. Zatrzymałeś się, masz zerwaną gąsienicę, dostałeś obrażenia. Tak. Trzeba celować na granicy obszaru, w którym gąsienica jest zrywana. Czyli to jest tak półtorej pierwszego koła. Po prostu na tej granicy. Pocisk wtedy tak przelatuje, że jednocześnie zadaje obrażenia i zrywa gąsienicę. Okej, To jest okay. Makaju, przydatne. powiedz, w co jeszcze strzelać u ciebie? Słyszałem, że każdy czołg ma bardzo słabe podwozie. Jeśli walnę Tak. cię z przodu kadłuba masz taki wyraźny jakby trójkącik, patrząc od mojej strony. Jeśli walnę cię w dolną część, musisz oberwać. Słyszałem? Dobrze słyszałem? Nie musisz, ale pancerz jest znacznie cieńszy niż na górze płyty. Boję się, że jak ciebie tam walnę, to już zginiesz, więc zanim zginiesz,
czyli są jeszcze jakieś ogólne weak spoty każdego czołgu. Na razie wiemy, że wizjer, karabiny maszynowe i zaraz pokażę dół podwozia. Czy jest coś jeszcze? To są takie trzy najbardziej podstawowe. Inne to są takie specjalne, bardziej specjalnie dla jakiegoś czołgu w nim konkretnie są. Czy w ogólne to jest wizjer, karabin maszynowy i podwozie. Czy w twoim czołgu jest jakiś taki specjalny weak spot, który się bije, a który inne czołgi nie mają? No to podjadę bliżej, żeby było widać. To raczej też bliska się z niego strzela. W każdym razie mam dwa wizjerki takie z przodu na górze płyty. Teraz pod lufą tutaj. Widzę. I tutaj. Jak się w nie strzeli, to jest właściwie gwarantowane przebicie. Dobrze, czy to jest... Czy bardziej się opłaca strzelać w to niż w dół podwozia? Te wizjerki są dość małe, ciężko w nie trafić. No właśnie, mówię, w nie z bliska. To jest na tej zasadzie, że stoicie sobie w ten sposób. Czołg przy czołgu. Czyli rozumiem, że jak tam trafię, to bardziej oberwiesz niż jak w dół podwozia. Oberwę tak samo, no ale jeżeli się do siebie przykleimy, to nie możesz strzelić w dół podwozia, prawda? Nie wizjer może, też faktycznie. Jest trudno i najłatwiej jest tutaj strzelić. Dobra, próbuję strzelić w wizjer w tym momencie. Uwaga. O, no ale wizjery mają taki minus, że czasem przyjmują wszystkie obrażenia i się nie dostaje damage'a. Generalnie zniszczyłem ci wizjer, ale nie dostajesz damage'a. Tak. Dobrze, w takim razie pokazuję jeszcze podwozie. Masz 22% energii. Uwaga, strzelam w podwozie. Trochę pod kątem. O, dobra, to może jednak nie pod kątem. To nie był dobry pomysł. Generalnie, no, nie ma bata. Mam ale tak generalnie to jest nie tyle w amerykańskich, ile w niemieckich to jest bardzo duży weak spot. Albo na przykład u ciebie w isie, jakbym strzelał w podłogę, to mam większą szansę na przebicie niż do góry. No, no teraz przebiłeś. Dobra, witam. To tyle, jeśli chodzi o poradnik, jak ogólnego strzelania i weak spotów. Zapraszamy do poradnika następnego.